Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie. Dziś trochę informacji o nowym newsie dotyczącym testu publicznego 0611. Moi drodzy, najciekawsze rzeczy w tym teście to wreszcie pojawi się baza morska. Co prawda bitew międzyklanowych dalej nie będzie, ale będzie można zbierać olej rzepakowy, pyszny, zdrowy. I za olej rzepakowy będzie można kupować sobie różne tutaj budynki, infrastrukturę. A co za tym idzie, będzie dla wszystkich klanowiczów trochę taniej, tak mi się wydaje, łatwiej, szybciej. Oczywiście no, tam z tego co przeglądałem wcześniej, to te procenty tam są jakieś śmieszne, 1, 2, 3% tego typu wartości wchodzą w grę, no ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Będzie się to na razie zdobywało, cały ten olejk, poprzez wykonywanie jakiejś misji, tego typu rzeczy, jakieś kontenery, zbieranie, takie cuda chcą wymyślić, ale zobaczymy. Później w kolejnej jakiejś aktualizacji mają ruszyć bitwy klanowe, zobaczymy jak będą wyglądać, czas pokaże. I jeszcze co ciekawego, kolejna zmiana to tutaj w mechanice dymu. Wcześniej już kombinowali na jakieś dziwne sposoby, z tych wszystkich głupkowatych jakie słyszałem ten jest najbardziej sensowny i chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żeby w dymie stały niszczarki i krążki, które ten dym posiadają, ewentualnie niszczarki i krążki, które w ten dym wpłyną, a pancerniki, żeby spadały na szczaw. O to dokładnie chodzi, tylko i wyłącznie, żeby dym był mało opłacalny dla pancerników i żeby się nie chowały w dymie. Ma to rzecz jasna sprawić, żeby gra była bardziej dynamiczna. Jeszcze co za tym idzie, troszkę zwiększono wykrywalność okrętów w dymie. Łatwiej je dostrzec, nie trzeba już robić abordażu, żeby je zobaczyć, tylko jak widzicie tutaj średnio dla niszczycieli jest 2,5 km, było 2. Dla krążków 5,9, więc to już jest znacząca sprawa, i dla pancerników 13,6, więc fatalna sprawa, jeśli chodzi o pancerniki. Wiadomo, że nie mają już po co w ten dym wpływać. I tyle. Zobaczymy, czy sprawi to, że gra będzie bardziej dynamiczna. Według mnie tchórzy nic nie ruszy z ostatnich kratek. Zawsze będą gdzieś tam uciekać i bać się grać. Po prostu taką mają tchórzowską naturę. Nic na to się nie poradzi, chyba że się mapy zmniejszy, nie będą mieli gdzie uciekać, to i tak będą przy końcowej linii się kitrać. No cóż, każdy gra jak lubi. Kolejne zmiany. Zapalnik inercyjny dla pocisków UB został polepszony. Tutaj daje tylko minus 1. Działa kalibru do 139 włącznie, będą miały minus 1, pozostałe dalej minus 3. A więc tak to wygląda. Czyli chce się troszkę nas zachęcić do tego, żeby właśnie mniejszy kaliber również używał tego perka. Nie wiem, czy to wystarczająca zachęta. Czas pokaże. Co tutaj mamy? Mapy i lokacje. Dodaliśmy plamy koloru miasteczka na surowych wyspach mapy przystań. No spoko, naprawiliśmy też kilka usterek na różnych lokacjach. Ciekawe jakie to usterki. Fajnie by było jakby trochę wyspo dodawali, to by bardziej zachęciło moim zdaniem graczy do bliższej wymiany ogniowej, jakby można się było za czymś schować twardym i wysokim, najlepiej za wyspą. I tutaj kolejne jakieś różne naprawianie takich głupkowatych błędów. Niestety nie widzę niczego, co by poprawiało już błędy, które są w tej aktualizacji, takie jak właściwie wiecie, dużo osób się pyta, na przykład na wczorajszym streamie też się pytaliście, czemu nie można sprzedawać brytyjskich pancerników. No, Wargaming po prostu chce zapobiec takim przypadkowym sprzedażom okrętów, moi drodzy. Wiecie, czasem się ręka gdzieś tam przez przypadek nadusi jakiś prawy klawisz, potem przez przypadek wdusicie sprzedaj, no i okrętu nie ma. I potem piszecie do supportu, że przez przypadek sprzedaliście. Wargaming, pewnie pewne zaradcze tutaj
środki przedsięwziął i teraz nie można sprzedać ich w ogóle, czy chcecie, czy nie, i nie ma tych pytań do supportu, czy można odzyskać okręt, bo przez przypadek sprzedałem, teraz przez przypadek nie sprzedasz i problem się rozwiązał. Można to zrobić profesjonalnie i fachowo? Można. Więc proszę się nie pytać, kiedy będzie można sprzedać te okręty. Nigdy ich nie będzie można sprzedać. Teraz jest wszystko w porządku. Okręty zostają razem z wami do końca świata i jeden dzień dłużej, więc moim zdaniem super zmiana na plus jak najbardziej. Nie wiem tylko czemu tylko trzy, a nie wszystkie, bo resztę można sprzedawać. To taki mały bug w bugu, no ale co począć. Kolejna sprawa, też która mi się bardzo podoba, dużo osób ma pretensje, to jest taka, że nie można wchodzić do klanów i wyrzucać członków z klanu. No i bardzo dobrze, teraz nie będzie czegoś takiego, że ktoś zrobił jakiś niemiły psikus jeden drugiemu w klanie i chłopaki chcą się go pozbyć. Nie ma, zostaje z wami też do końca świata i przykro mi. Chcecie kogoś dodać do klanu? Też nie ma. Więc tutaj nie wiem też, po co w bazie jest w ogóle te całe rozbudowywanie klanu, jak nie można nikogo dodać do klanu. Troszkę taki brak logiki, ale kto by tam Wargaming o logikę posądzał. Więc moi drodzy, to też jest wszystko zamierzone działanie i tak ma zostać, bo Wargaming, moi drodzy, chce łączyć, a nie dzielić, dlatego jest jak jest, łączą, a nie dzielą. Wspaniała, wspaniała ideologia, bardzo mi się podoba. No gry mają łączyć, więc będą łączyć. Jeszcze taki bug, który jest w tym patchu, który robi taką stop klatkę, zwierzkę. Nie wynika on ani z FPS-ów, ani z pingu. Taka nowość uatrakcyjniająca grę, troszkę podwyższająca poziom rozgrywki, bo nigdy nie wiecie, kiedy będziecie mieć zwiechę, czy podczas strzelania, czy podczas właśnie torpedowania. Chcecie wdusić klawisz wystrzału, bo już macie idealnie przeciwnika, a tu zwierzka nie zadziałało, przeciwnik tuż po zwierzce strzelił, wy nie żyjecie, on żyje. Czyż niemiłe i przyjemne, taki mały urozmaicający grę elemencik, jakże piękny, jakże fajny, absolutnie niefrustrujący, więc no super, super, idźmy dalej w tą stronę, jeszcze więcej różnych zwierzek, na pewno zapewni komfortową i miłą grę, jak najbardziej. No i cóż, moi drodzy, i chyba taki już ostatni smaczek z aktualnej naszej fantastycznego patchu, to jest oczywiście niemożliwość zmiany przycisków na takie, jakie nam się podoba. Chodzi oczywiście o przyciski myszy. Trzeba kombinować to najlepiej z jakimiś programistami z NASA, żeby to obeszli. W przeciwnym razie, no nichuchu, nie da rady. Więc albo gracie na tym, co jest, albo sobie gracie na klawiaturze, a myszka nie jest wam do niczego potrzebna. To taki tylko gadżet utrudniający rozgrywkę, więc nie wiem, może się przenieście na joysticki albo na pady, może tam coś będzie działać, chociaż nie wiem, czy w ogóle obsługuje ta gra joystick i pad. Życie, życie. No niestety, troszkę się tutaj popodśmiewywałem z tego, co się stało w tym patchu, ale ilość błędów woła o pomstę do nieba. Bardziej bym się skupił na naprawieniu ich. No ale cóż, lepiej robić chyba inne rzeczy i podejrzewam, że z tymi błędami zostaniemy, które są teraz, bo no absolutnie nie są one priorytetem. To są takie rzeczy, które tylko umijają grę, więc o co chodzi? Wszystko spoko, wszystko dobrze. Moi drodzy, dzisiaj na zakończenie już newsów będzie streamek z naszych kochanych okrętów i do rozdania będą 4 okręty premium, 2 niszczyciele, 2 krążowniki. Wszyscy łowcy nagród nie są mile widziani, wszyscy stali widzowie jak najbardziej, więc zapraszam serdecznie. Rozdawane będą nagrody na Twitchu, tak jak zawsze, więc wszyscy ci, którzy mnie odwiedzają, wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy nie, trudno, nic wam nie dam. A tak na poważnie, to i tak będzie losowanie, więc kto będzie miał szczęście, to jak w życiu, będzie po prostu zadowolony, a kto ma pecha, to mu nic nie pomoże. Przykro mi. Ale każdy ma szansę okręt dostać. Będę jeszcze nagradzał osoby, które mnie wspierają
mam 4 kody na dni premium i miejsca w porcie, więc to sam rozdam dla tych, którzy właśnie chcą mi trochę pomagać, a nie muszą. Takie małe będą moje podziękowania dla Was. No i cóż, chyba wszystko, co miałem, to powiedziałem. Miejmy nadzieję, że ten oto piękny, na razie testowy, później już jak wejdzie ten patch, nie zrobi nam kolejnych bugów. Bardzo by było miło, naprawdę bym był wdzięczny. Niedługo będziemy płacić za to, żeby nie było nowych bugów. Proponowałbym wprowadzenie takiej opcji właśnie, że chcesz grać bez bugów i płacisz, załóżmy, coś a la konto premium, nowe konto antybug by się nazywało, płacisz 5 dych i grasz bez bugów tych, co mają wszyscy inni. To by było dobre, co by naprawdę było pay to win wtedy. Dawałoby masakryczną przewagę nad przeciwnikiem. Myślę, że Wargaming powinien to rozważyć. Konto antybug, bardzo dobre, polecam. Dobra, starczy tego nabijania się. Jak wiadomo, we wszystkich grach takie kwiatki powstają. Ważne, żeby je jak najszybciej łatać, a nie zapomnieć o nich, że w ogóle istnieją. Mam nadzieję, że nie zapomni Wargaming i połata szybko to wszystko, co zepsuli. A ja się z Wami żegnam i widzimy się o 20:30. Trzymajcie się. Hej, hej.